Cześć Boże, witajcie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o umywaniu nóg. Wiem, że już moi bracia o tym mówili, ale to jest niezwykle ważne też w tym moim cyklu, dlatego się mimo wszystko na to decyduję. Wiem, że to jest taki moment, który jest bardzo intymny i tym samym bardzo trudny dla nas do przyjęcia. Mówiliśmy o przyjęciu własnego ciała mówiliśmy o przyjęciu naszych krewnych, tych, którzy są z nami spokrewnieni, czy fizycznie czy duchowo. ale tak naprawdę też ważne jest, żeby nie tylko przyjąć samego siebie, czy przyjąć innych, ale pozwolić siebie przyjąć przez innych. I o tym jest właśnie ta scena umywania nóg. Pamiętam zafascynowanie, kiedy jeden z moich przyjaciół, braci Dominikanów, na swoim obrazku prymicyjnym, czyli na tym obrazku, który się robi specjalnie na dzień święceń kapłańskich, napisał sobie ten cytat, że Pan Jezus nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi. Pamiętamy ten fragment i opór Piotra który nie chce, aby pan Jezus mu umywał nogi. Wzbrania się przed tym. W jego wypadku to była kwestia tego, że nie chciał, żeby pan, jego mistrz, jego nauczyciel robił to co robi sługa, właśnie ten najmniejszy ze wszystkich sług. Natomiast mam też takie doświadczenie, że bardzo trudno znaleźć Klasztorze kogoś, kto by pozwolił sobie umyć y, nogi y, na nabożeństwie y, w Wielki Czwartek. Jest to wielki trud znaleźć takiego kogoś, kto by pozwolił sobie umyć nogi. Gdy proponuję to też ludziom w Kościele, może już trochę łatwiej, bo może są ludzie odważniejsi od braci, a, a może mniej świadomi, w każdym razie y, to jest bardzo trudny moment. Pozwolić drugiemu sobie usłużyć. My bardzo często umiemy kochać innych, ale trudno nam przyjmować miłość od innych, przyjmować jakąś służbę od innych, że ktoś specjalnie pochyla się przed nami, by umywać nam nogi. To jest bardzo trudne. I można przyjąć nawet siebie. Można przyjąć nawet drugiego, ale trudność polega na tym, że nie umiem pozwolić się przyjąć drugiemu. To jest właśnie trud miłości, tej miłości wzajemnej, tej miłości prostej, wyrażającej się też w bliskości, w czułości, w dotyku. To właśnie o to chodzi. Pan Bóg, gdy staje się człowiekiem, właśnie na to się otwiera. Chce być blisko nas. Wiemy, że u świętego Jana ten opis odbywania nóg to jest też ustanowienie Eucharystii. A jeżeli ustanowienie Eucharystii, to znaczy też wzajemne przyjęcie się, właśnie tą komunię. Chodzi o komunię, czyli o jedność, która jest między nami. Że ja przyjmuję Ciebie, a Ty przyjmujesz mnie. I nie tylko to chodzi o Pana Boga. Ale chodzi bardzo konkretnie też o drugiego człowieka. Trudność, yy, która w tym jest, polega też na trudności w przebaczeniu, że nie umiem temu drugiemu przebaczyć. Pamiętam taką historię, jedna siostra zakonna mi to opowiadała, że druga bardzo wobec niej zawiniła, jakoś ją skrzywdziła przez pomówienie, oskarżenie, nie mogła sobie z tym przez lata poradzić. I gdy na modlitwie prosiła o jakąś wskazówkę, usłyszała: Umyj tej drugiej siostrze nogi. Dla niej to było niemożliwe do wykonania, bo ta siostra mieszkała za granicą i w ogóle to było nie do wyobrażenia, żeby taka scena mogła mieć miejsce. Okazuje się, że kiedyś przyjechała na jakąś pielgrzymkę papieską i tak przemarzła. Że nie była w stanie się nawet ruszać, bo było strasznie zimno. I ta siostra, chcąc jej jakoś pomóc, nalała jej wody do miednicy, jakiejś tam soli, i nagle się złapała na tym, że właśnie obmywa jej nogi. I wtedy rzeczywiście coś się w niej przełamało, i nastąpiło przebaczenie. To jest jakaś historia o Eucharystii, o przyjęciu siebie wzajemnie w ciele. Nie mogłem tego nie powiedzieć bo wydaje mi się to niezwykle ważne. Jeżeli mówimy o ciele, jeżeli mówimy o krwi, to musimy mówić też o tym. O przebaczeniu i wzajemnym przyjęciu się nie tylko w duchu, ale też w ciele.